Misja pod gołym niebem. Zbliżamy się do misji w wiosce Tumikia, należącej do diecezji Kikwit. Położona jest w regionie Bandundu w Demokratycznej Republice Konga. Na tych terenach od 4 lat pracuje werbista ojciec Tomasz Laskowski. Misja katolicka w Tumikia to mała miejscowość, choć cały obszar parafii to około 6000 km2. Krajobraz jest raczej monotonny. Większość regionu zajmuje sawanna, gdzie niegdzie spotyka się małe fragmenty lasów. Ziemia jest tu mało urodzajna. Ludzie muszą ciężko pracować, aby zapewnić podstawowe potrzeby swojej rodzinie. Głównie uprawia się maniok, kukurydzę i różnego gatunku owoce. Mieszkańcy tych terenów zmagają się z licznymi trudnościami, które dla nas wszystkich mogą wydawać się zaskakujące. Brak bieżącej wody, prądu, ogólny niedostatek, niedożywienie, utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, analfabetyzm to tylko niektóre z nich. Jesteśmy teraz na misji katolickiej Tumikia. To jest parafia świętego Piotra i Jana. Razem wiosek jest 65, ale są zgrupowane w 10 centrów. W trzech kierunkach idziemy. W kierunku Bongayasa, w kierunku Belmies i w kierunku Masimanimbe. Teraz pracuję z Kongijczykiem Rafałem Kakama i jest jeszcze jeden starzy, też Charles Ndombi. W wiosce Muluma, znajdującej się 11 km od Tumiki, ojciec Tomasz prowadzi również centrum duszpasterskie. Miejsce to gromadzi i kształci okoliczne wspólnoty parafialne. To tutaj podstawową formację zdobywają liderzy wszystkich wspólnot należących do parafii. Praca ojca Tomasza to zarówno wizyty duszpasterskie na wioskach, jak i bieżąca praca na terenie misji Tumikia. Pod opieką ma 17 szkół katolickich o różnym profilu kształcenia, szpitale i przychodnie, dom starców, sierociniec i 11 przedszkoli pod gołym niebem. No i tutaj też jest dużo zajęć na misji, bo na misji są 3 szkoły. Jest też wspólnota sióstr, mają sierociniec, mają dom starców, mają centrum zdrowia. I to wszystko trzeba organizować, też żeśmy się zaangażowali trochę w nauczanie, w pracę edukacyjną, w sprawiedliwość i pokój, w sensybilizację na rzecz zdrowia, higieny, także jest dużo roboty tutaj na miejscu. Nie możemy sobie pozwolić, żeby cały czas być w drodze też. Siostry z Bergamo, z Instytutu Ubogich, prowadzą na terenie misji Dom Starców. Opiekują się osobami porzuconymi i niedołężnymi z okolicznych terenów. Ojciec Tomasz sprawuje duchową opiekę nad tym miejscem i zapewnia wszystkie potrzeby materialne. Każda osoba ma zapewnione podstawowe potrzeby. Własny pokój, wyżywienie i opieka zdrowotna. Choć nam wydaje się to tak błahe, dla nich stanowi to swego rodzaju luksus.
Częsty kontakt misjonarza ze staruszkami rodzi wiele radości. Wspólne przebywanie, wysłuchiwanie opowieści ich życia buduje niecodzienną więź. Wielką radość przynosi zarówno szara codzienność, jak i niecodzienne uroczystości. Jedną z takich był ślub dwojga podopiecznych. Kiedy ludzie się starzeją, młodzi, nie wiem z jakiego powodu, czy dlatego, żeby się nimi nie zajmować, albo dlatego, że starsi ludzie zaczynają dziwnie wyglądać, nazywają ich czarownikami. Mówią, że on jest czarownikiem, on rzuca urok na mnie, wyrzucają ich z domu, wyrzucają rodziców, wyrzucają wszystkich starców ze wioski i często ci ludzie są opuszczeni. Czasami nawet zdarza się, że palą ich dom. Siostry podjęły tą inicjatywę, żeby tych ludzi przyjąć w swoim domu, żeby się zająć nimi. To jest właśnie przedszkole pod gołym niebem. Proste zabudowania, a czasem ich brak tłumaczy tę nazwę. Jest to inicjatywa samych mieszkańców. Dziećmi zajmują się przedszkolanki wolontariuszki. To kreatywne, o niespożytej sile kobiety. Na terenie misji takich przedszkoli jest w sumie 11. Przez różne animacje, piosenki, wyliczanki, wierszyki dzieci uczą się podstawowych zwrotów w języku francuskim. Opiekunowie robią wiele, aby dzieci w wieku przedszkolnym były pod opieką. Wiele z nich przez całe dnie zdanych jest wyłącznie na siebie. Ich rodzice całe dnie pracują w lesie czy w polu, albo szukają pożywienia dla rodziny. Byliśmy tutaj jakoś miesiąc czy dwa miesiące temu. Żeśmy mieli spotkanie z rodzicami, żeśmy im powiedzieli, żeby wybudowali budynki dla ich dzieci, gdzie dzieci mogą się spotykać w tym czasie, jak rodzice idą w pole. I wybudowali, jak żeśmy byli, to były tylko dwie klasy. Teraz skończyli trzecią klasę, tylko jeszcze została ściana z tyłu, żeby skończyli z drugiej strony. Ale są bardzo zaangażowani i już zrobili na przykład tutaj plantację ananasów, żeby dzieci miały owoce też, jak przychodzą do przedszkola, to mogą sobie, jak są ananasy, to mogą... A zwierzęta nie niszczą? Oni tutaj pilnują, jest też trochę świń, ale ananasów zwierzęta nie niszczą. W lesie też blisko rzeki robią ogród, żeby były warzywa i wtedy dwa razy albo trzy razy w tygodniu mogą ugotować coś, jakieś warzywa dla dzieci, tą kluskę z manioku albo patat dus, słodkie ziemniaki. To jest takie przedszkole socjalne z takim wspólnym wysiłkiem. Są trzy wolontariuszki, które się zajmują tym. I rodzice od czasu do czasu coś tam im płacą, ale to są jakieś symboliczne kwoty. Praktycznie jest to praca wolontariuszy, bo za darmo. Chiara mekumaka na isiro, Rita metula sukari mingi na miriki. Nsi na beto ke na katikati ya Afrika. Kolejną inicjatywą parafii jest Centrum Alfabetyzacji. Każdego tygodnia, w piątki i niedzielę, grupa kobiet uczy się czytać i pisać. Analfabetyzm jest zjawiskiem powszechnym na tych terenach, zwłaszcza wśród kobiet. Wiele z nich dotąd nigdy nie miało szansy na edukację, głównie z powodów finansowych, braku pracy i macierzyństwa.
To też jest taka inicjatywa jakby wspólnotowa, że poprosiliśmy 3 wolontariuszki, które będą uczyć. No i teraz 2 jakoś się utrzymały i ta, którą odwiedziliśmy teraz, ona jest najbardziej oddana i uczy w piątki i w niedzielę, ale za to nic nie dostaje. I czasami jest zmęczona już tym, mówi tym kobietom, przynieście mi przynajmniej taką małą kawałek manioku przynajmniej. Żeby każda dała kawałek manioku na tydzień, no to będę coś z tego miała, że uczę was i może mi to pomóc też w rodzinie, zajmować się rodziną. No ale najczęściej nie dostają nic, te kobiety nic nie przynoszą. Pieniędzy też nic jej nie dają. I jak ona jest już zniechęcona, już jest kompletnie załamana, mówi, przychodzi się skarżyć do mnie, czasami raz na 3 miesiące, raz na 6 miesięcy. Jak mamy jakieś nawet 10 dolarów, to jej daję i mówię, to jest praca bardzo ważna dla tych ludzi, to zmienia zupełnie ich życie. Dlatego nie możesz tego zostawić. Lekcje trwają zazwyczaj od 1,5 do 3 godzin. Pierwsze owoce pracy uczennic widoczne są już po kilku miesiącach. Możliwość przeczytania krótkiego tekstu lub napisania własnego imienia budzi radość i dodaje zapału do dalszej pracy. Tak elementarne umiejętności budzą u każdej z uczennic poczucie własnej wartości. Jest to również szansa na znalezienie lepszej pracy. Dzięki podejmowanym lekcjom kobiety łatwiej poradzą sobie w codzienności, takie jak zakupy i pomoc dzieciom w nauce. Dużą satysfakcją jest umiejętność czytania Pisma Świętego. Zdałem sobie sprawę, że to jest niesamowita rzecz. Jak byłem po 6 miesiącach od otwarcia centrum, byłem w klasie, przepytałem trochę kobiety, i widzę, że 3 kobiety już były zdolne napisać swoje imię i imię swojego męża. Jak to napisały, to normalnie myślałem, że ich radość im normalnie rozsadzi, że tam zaczną skakać w tej klasie. Mówią, teraz będę pisała jeszcze imię swoich dzieci i różne rzeczy. Wszystko mogę przeczytać teraz, tak jakby się zupełnie im świat przewrócił. Jakby świat się zmienił. Jakby od dziecka nic nie widział, jak były niewidome i teraz zaczęły widzieć. Pomimo dużych starań i zaangażowania ludności miejscowej, większość szkół boryka się z materialnymi problemami. Fatalny stan zabudowań szkolnych, ich niedostateczna ilość, braki w wyposażeniu sal lekcyjnych, brak tablic i podstawowych pomocy do nauki to codzienność kongijskich szkół. Nie przeszkadza to jednak młodzieży w realizowaniu swoich pasji. Z ust misjonarza słyszymy, że tutejsze dzieci są urodzonymi aktorami. Przy zaledwie odrobinie pracy mogą odgrywać bardzo zabawne scenki. Comment s'appelle-t-elle votre fille? Zombie. Toko ya meso. C'est l'unique que j'ai pu avoir. Na terenie misji swoje miejsce ma również sierociniec i szpital. Choć trudno to sobie wyobrazić, również w Afryce istnieje problem dzieci porzuconych. Mówi się, że dziecko jest szczególnym skarbem i jako potomek zapewnia kontynuację rodu. Trochę inny obraz rysują realia regionu Bandundu. Są dzieci porzucone, jest w ogóle jest problem aborcji. Aborcja dlaczego? Bo chłopak, który jest odpowiedzialny za ciążę, ucieka. Później rodzice się obrażają na dziecko, które zaszło w ciążę, albo wyrzucają je z domu. I dziewczyny są pod presją. Czasami porzucają dzieci. Czasami też podczas porodu jest dużo zgonów matek. Tu właśnie jest taki jeden przypadek na nasz współpracownik z Massima Nimba. Wysłał swoją żonę do szpitala i tam podczas porodu po
położny nie potrafił się przyznać, że gdzieś tam jest mu brak wiedzy, żeby dobrze przeprowadzić ten poród. Nie skonsultował się z innymi. Matka zmarła przy porodzie. Teraz jego dziecko jest tutaj w domu w sierocińcu, ale on przyjeżdża często odwiedzać swoje dziecko. Powstanie sierocińca zainicjował ojciec Greggio, włoski misjonarz. Obecnie dzieło to kontynuują siostry z Bergamo. Pełna poświęcenia codzienna praca owocuje nowymi powołaniami w diecezji Kikwit. To z tego zgromadzenia pochodziło 6 sióstr, które w 1995 roku zmarło wskutek zarażenia wirusem Ebola. Siostry posługiwały w pobliskiej wiosce Masango, której nie opuściły mimo niebezpieczeństwa zarażenia. Przy każdej nadarzającej się okazji ojciec Tomasz chętnie odwiedza swoje dzieci. Znajduje wtedy czas na wspólną zabawę, rozmowy. Nie zapomina nigdy o błogosławieniu dzieci, zwłaszcza tych jeszcze nieochrzczonych. Działalność szpitala znacznie podnosi jakość opieki zdrowotnej, zwłaszcza nad rodzącymi kobietami i ich dziećmi. Każdego miesiąca rodzi się tu około 30 niemowląt. Jest to jedyne miejsce, w którym rodzące mogą liczyć na fachową pomoc. To ważne, gdyż w warunkach domowych śmiertelność przy porodach kobiet w Afryce jest nadal duża. Choć misja w Tumikia i jej realia wydają się nam tak odległe, to również i tam można czynić wiele dobrego. Pomimo licznych trudności i wyzwań, widać już owoce współpracy misjonarzy z lokalną społecznością. Ojciec Tomasz, pełen optymizmu i zapału, planuje kolejne działania. W przyszłym roku w sposób szczególny pragnie ożywić duszpasterstwo młodzieży. Ostatnio mi grupy młodzieżowe trochę mi zamarły. Muszę w następnym roku się bardziej wziąć za to. Bardzo fajne grupy są. Z grupotka, Bielęgia, Młynda, to są młodzi światła. Bardzo fajna grupa i tam właśnie oni mówią o tajemnicach, na przykład bananowca. Tajemnica palmy. Połączyli nauczanie religijne Kościoła katolickiego z tajemnicami natury. W otoczeniu, co się znajduje. Są różne symbole się kryją i to tłumaczą. No, na przykład bananowiec, że banany są tak... Te owoce bananowce są razem zawsze złączone. Że to jest jedność, że młodzi się mają trzymać razem, że to się daje im siłę. Tym, co pomaga ojcu Tomaszowi w jego pracy, jest prostota i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Czas poświęcony bliźniemu nigdy nie jest zmarnowany. Przynosi radość i satysfakcję z wykonywanej pracy. Co? Szefie? Uderz w kieszeń. Co chcą? Mówią szefie, uderz w kieszeń, bo twoje dzieci umierają z głodu.
A, widzisz? To, czyli co? Uderz w kieszeń? Tak, uderz w kieszeń, czyli wyciągnij pieniądze. Daj nam pieniądze. Czyli hasło do dobrodziejów. Tak, tak. W Polsce, tak? No, dokładnie. Zobacz, twoje dzieci głodują. I co wy robicie, żeby nam pomóc? A tu się gogi na haj ma głupan zan, zalemu. No go bala tu się gogi.